Dobra, poszło. Cześć, witam Was w 45. odcinku Muzyki z Oddali. Gdybyście jakimś cudem znaleźli się tutaj za pomocą algorytmów, tutaj chyba ulubione słowo Marku, oraz sztucznej inteligencji, która podpowie Wam, dlaczego powinniście oglądać to, co oglądacie, to ja się nazywam Grzegorz Tyszkiewicz i jestem dzisiaj gościem w Akademii Muzycznej. W Krakowie u profesora Marka Hołoniewskiego. Marek jest z wielu względów bardzo ważną postacią dla mnie i to ta część jego kompozytorska jest tylko jednym pretekstem, dlaczego ja tutaj jestem, a ta część, dlaczego ja tutaj wracam, to jest przede wszystkim to, że Marek i jego festiwal Audio Art, im starsi, tym młodsi. To bardzo ciekawe. No tak, tak. To znaczy koncepcja czasu i przemieszanie się w przestrzeni to jest koncepcja, która frapuje ludzkość od bardzo dawna. W zasadzie od momentu, kiedy ustalił się pewien poziom abstrakcji wobec odtwarzającej rzeczywistości, bo no, na tym się oddzielamy od. Nam się tak wydaje, że się oddzielamy od naczelnych i od innych gatunków zamieszkujących tą samą kulistą bryłę, jaką jest Ziemia, ale co chwilę odkrywamy bardzo różne inne poziomy inteligencji, którymi się rośliny chociażby posługują, czy też na przykład sieć grzybni pod ziemią, która też można ją w zasadzie porównać nawet do sieci internetu, bo ona jest jakby wszechobecna i też odkrywanie sposobu przesyłania informacji jest też nowatorskie z punktu widzenia nowatorstwa człowieka, więc w pewnym momencie takie terminy się dewaluują albo one mają zastosowanie w pewnym odcinku rozwoju różnych gatunków na Ziemi, więc wracając do tej młodości, o której mówi Grzegorz, no to ja bardziej chętnie bym to wymienił na aktywność, która można powiedzieć, że jest z wynikiem bardzo konkretnej energii, która jest obecna. Ja często tak to tłumaczę, że są różne koncepcje zresztą tej energii biologicznej, którą człowiek dzierży w sobie. Jedna koncepcja mówi o tym, że ona jest nieograniczona, że ona jest cały czas wzbudzana i wibruje, a druga koncepcja mówi, że jednak jest skończona i trzeba ją umiejętnie dawkować w ciągu swojego życia. Krótkiego, długiego, tak też się wyjaśnia. Czasami to zbyt krótkie odejście kogoś, kto miał bardzo intensywną aktywność w krótszym czasie ona wystarczała na kilka żyć inne jest i o tym. Ale ty masz ciągle bardzo wysoką aktywność, taki poziom niesamowitej aktywności, bo może zanim sprawdzicie Marka Hołoniewskiego w Wikipedii, która pewnie daje tylko jakąś małą cząstkę tego, kim Marek jest, to ja powiem, że Marek od 1977 roku jest pracownikiem takiej części Akademii Muzycznej, która jest pracownią muzyki elektronicznej. I to, co za mną widzicie, to są oscylatory, które na przykład, jak macie takie słynne zdjęcie Zbigniewa Karkowskiego, to są właśnie te urządzenia. I to też nie jest przypadek, bo Marek zawsze był blisko, no zupełnie tak chyba niekoniunkturalnie, bo ci kompozytorzy, których on zapraszał w latach 90., oni wcale się tutaj nie zapraszali, nie byli zapraszani dlatego, że mieli dobrych agentów, że byli bardzo popularni, tylko po prostu dlatego, że po pierwsze, tak jak mówisz, byli dobrze skomunikowani z tobą, czyli byliście zsieciowani, a po drugie, co jest dla mnie bardzo ważne i co też podkreślam w rozmowie z moimi kolegami, z muzykami, o którym mówię o tobie, to jest to, że ty miałeś zawsze tę odwagę zapraszania ludzi, którzy no właśnie wymykali się jakimkolwiek schematom. No bo na przykład w połowie lat 90. z jakichś względów zaprosiłeś zespół AMM, który wcale wtedy nie był jakoś szalenie popularny, rozpoznawalny i nie przeżywał swojego renesansu. Zapraszałeś na swoje festiwale takich muzyków jak na przykład Ulrich Krieger, zapraszałeś Phila Niblocka, w zasadzie można powiedzieć, że jeśli chodzi o polskich kompozytorów, to no, są inni, ale wydaje mi się, że akurat ten Phil Niblock tutaj naprawdę znalazł swoje fantastyczne miejsce. No i przede wszystkim Zbigniew Karkowski.
Co tobą kierowało w tych latach 90., kiedy startowałeś z audioartem, żeby właśnie zapraszać tych ludzi, a nie pójść po prostu taką ścieżką typowo akademicką, typu festiwal w Bursz i przeniesienie, czy w Lińcu, i przeniesienie tego na pole tej muzyki akademickiej, takiej wygodnej, tylko raczej pójście w poprzek? No tak, to znaczy niekonwencjonalne działanie, czy też undergroundowe, czy też niszowe, alternatywne było mi bliskie od samego początku, także w zasadzie to wynikało też z moich dość szczególnych zainteresowań technologią. Ja od małego, ojciec nas, mnie i mojego brata, uczył właśnie konstruowania różnych urządzeń, także to było nam bliskie. I w zasadzie ja byłem bardzo bliski tego, żeby być inżynierem obecnie, bo nawet złożyłem papiery na Politechnikę Krakowską, ale egzamin wstępny wcześniej był na Akademię Muzyczną i dostałem się na Akademię Muzyczną i już tam już nie podchodziłem. Chociaż z innego punktu widzenia można było, ale zastąpiłem tą rezygnację tym, że potem na trzech kierunkach studiowałem w Akademii Muzycznej. Najpierw studiowałem organy i skończyłem w 1977 roku, ale w tym samym 1977 roku już byłem studentem Bogusława Szepera z kompozycji i w dodatku byłem również już pierwszym asystentem Józefa Patkowskiego, założyciela tego studia, w którym się znajdujemy, więc jeszcze będąc studentem już pracowałem na tej uczelni, więc ten start był niezwykły. No i w 1977 roku wystartowałem Muzykę Centrum z comiesięcznymi koncertami. Zresztą do tej pory organizuję koncerty co miesiąc, więc to tak naprawdę, jakby tak spojrzeć, to ta regularność, cykliczność jest jakby jednym z zasad i takich modus vivendi, takim sprawczym elementem, który powoduje, że my potem, właśnie nie chcę powiedzieć automatycznie, ale my działamy już bardzo precyzyjnie w pewnych rzeczach i mając też dość otwarte horyzonty i zainteresowanie wszystkim, co nas otacza, powodujemy, że ta cykliczność zamienia się w taką otwartą platformę do bardzo różnych działań. Prawda? No i to były lata 70. Także w 77 roku uruchomiłem Muzykę Centrum. W 85 roku pojawił się Phil Niblock pierwszy raz w Polsce i ja już wtedy jego koncert w Galerii Krzysztofowa opisałem etykietką AudioArt. W 87 na festiwalu Ars Electronica w Lińcu pojawiłem się na konferencji AudioArt i tu już to moje odkrycie zamieniło się wręcz w fascynację. Uruchomiłem w Krakowie serię AudioArt w ramach koncertów Muzyki Centrum, a to była jakby osobna seria. No i w 92 roku otwarto drugi Goethe-Instytut w Krakowie. Pierwszym dyrektorem był Peter Zell, który wcześniej był dyrektorem Goethe-Instytutu w Nowym Jorku i nagle się okazało, że mamy taką ogromną ilość znajomych i ten pomysł, żeby tą serię zamienić na festiwal audioart, to była 15-minutowa rozmowa. Potem dłużej sobie rozmawialiśmy, ale na samym początku naszej rozmowy powstał ten pomysł, że róbmy festiwal. Przez pierwsze 4 lata, proszę sobie wyobrazić, festiwal był tylko i wyłącznie wspierany przez Goethe-Instytut. Bynajmniej nie dotyczył niemieckiej sztuki. Trochę dotyczył, bo były ważne postacie. Tak. Ale też się umówiliśmy z Peterem Zerem, że robimy międzynarodowy festiwal w Krakowie. No i to przez wiele lat było to jedno z najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Goethe-Instytut. Potem dopiero miasto do tego dołączyło. Tak przypominam o tym, że ten początek też jest szczególny. No potem powstały inne festiwale, które ocierały się, czy też wykorzystywały, odnosiły się do soundartu. Oczywiście. Bo i Unsound, i Sacrum Profanum na tym tej chwili. Także poniekąd ta pierwotna misja została spełniona, prawda? Nasz festiwal dalej jest dość mocno alternatywny, niszowy. To jest fantastyczne, słuchajcie. Nie próbujemy tam wyjść gdzieś na wierzch i być częścią jakiegoś takiego bardzo mocnego, widocznego obiegu. Ja nawet dawno temu w wywiadzie z Tomkiem Hanslikiem, no mogę się teraz znowu pomylić, ale tłumaczyłem, że festiwal audioart jest hiperzwyczajny, super normalny i mega regularny. W ten sposób próbowałem wytłumaczyć, że premierowy charakter na przykład tego festiwalu jest czymś bardzo zwyczajnym, normalnym, bo w wielu wypadkach my to podkreślamy jako coś szczególnego. No ale teraz proszę sobie wyobrazić, jeżeli mamy paręnaście takich festiwali, które są premierowymi, no to się poniekąd dewaluuje. Czyli w zasadzie każde wydarzenie dotyczące sztuki współczesnej, no zawiera prawykonania. Teraz
Oczywiście w naszym obiegu na przykład muzyki współczesnej zamówienia kompozytorskie są czymś szalenie ważnym. W związku z tym ten festiwal, który się nazywa Premiery, no to jest też uzasadnione użycie czegoś takiego. Dla mnie to jest jakby hipernormalne, tak bym powiedział. To hiper ma na celu zwrócenie uwagi, że nam bardziej odpowiada to taka stabilizacja wokół tego, czyli takie zabezpieczenie normalności, zwyczajności tego w jak najbardziej pozytywnym tego znaczeniu, bo mam wrażenie, że w momencie, kiedy dopuszczamy ten obieg medialny, to więcej tracimy niż zyskujemy. Właśnie podkreślanie niezwykłości cały czas, każdy podkreśla niezwykłość, to dociera do pewnej grupy. Dewaluuje się coraz bardziej, bo to jest taki slogan, prawda? No więc właśnie, więc z tym się tak uporaliśmy dawno temu. Ale wiecie Państwo, współpracuję zarówno z Ensemblem, jak i z Saką Propaną i Krzysiu Pietraszewski, który ma swój program w Radiu Kraków. To w tej chwili też tak się umówiliśmy, że będzie w ogóle cały tydzień o audioarcie. Czyli po jego festiwalu z Saką Propaną Krzysiek jest na koncertach. Ja byłem z wyjątkiem jednego, na wszystkich koncertach z Saką Propaną ostatniego, więc na tym polega ta współpraca, że my współdziałamy. Mamy świadomość pełną tej misji, którą dalej wykonujemy w tym mieście. Także ja bym chciał tylko, żeby te trzy festiwale się nie przenosiły do Warszawy. Bo bardzo lubię tu być i wiesz, bez względu na pogodę, wydaje mi się, że też ten czas spędzony w Krakowie jest zupełnie czymś innym niż to, gdybym po prostu wychodził na te koncerty od siebie z domu, albo gdzieś tam w przelocie w ciągu tygodnia po pracy był po prostu na kolejnym koncercie. Fantastyczne jest to w Warszawie, że są takie kluby jak Spatif czy oraz no coraz lepiej. Pani Dymińska. Pani Dymińska, tak, słuchajcie, właśnie, obadajcie to sobie jest. Panią Dymińską, Anna Jędrzejewska, ja z nią rozmawiałem chyba w 27 albo w 37 odcinku Muzyki z Oddali. Bardzo fajne takie miejsce niszowe, hashtag też jest takim miejscem. I to jest bardzo budujące, że takie te miejsca powstają. Ale wiesz, też bardzo budujące jest to, kiedy widzę na festiwalu Audio Art, że są właściwie bardzo młodzi ludzie. Co ty w ogóle sądzisz o tych kompozytorach z lat 70. i dlaczego na przykład jest tak, że o ile muzyka jazzowa się trochę starzeje i ta publiczność jest coraz starsza, to takie nazwiska jak Alvin Curran, czy jak nie wiem, Phil Niblock, czy Eliyahu Hadid, one są cały czas aktualne, pomimo tego, że ta technologia już dawno poszła bardziej do przodu i może to jest takie trochę trąci myszką, ale jednak ludzie w tym niesamowicie szukam inspiracji. Z mojej perspektywy wydawcy muzyki, te płyty się bardzo szybko sprzedają, to są niesamowicie poszukiwane skarby. Znaczy ja myślę, że to tak z mojej perspektywy generacji lat 50., bo ja się urodziłem w 1953 roku, no to druga połowa XX wieku była rzeczywiście z mojej perspektywy przełomowa. Znaczy działy się rzeczywiście rzeczy, zmiany były kolosalne, no i ja wtedy wzrastałem, więc dla mnie to było bardzo naturalne. I teraz, tak patrząc z perspektywy 71 lat, no to widzę, że te inicjacje, które wtedy miały miejsca w różnych częściach świata, no dalej nadal obowiązują, więc ale też równocześnie mam świadomość tego, proszę Państwa, że kultura zwłaszcza rozwija się równolegle i to ogromną ilością takich kanałów, które są, niektóre są powiązane, niektóre nie, one się nabarstwiają, one się przenikają. W ten sposób kiedyś odkryłem, że filozofia Gilles Deleuze no bardzo temu odpowiada, czyli to splątanie, ten kłącz, który właściwie nie ma początku, nie ma końca i jak najbardziej odpowiada. Bardziej odpowiada temu, o czym mówimy, dotyczące rozwoju muzyki współczesnej, niż temu układowi hierarchicznemu, gdzie coś jest na topie najważniejsze i co są poziomy podległe. Zdecydowanie bardziej odpowiada mi. No też z tej naszej niszowej perspektywy, której cały czas dbamy o to, żeby ta przestrzeń była otwarta, żeby ona była też najbardziej elastyczna i żeby była cały czas gotowa. Ja ostatnio coraz częściej się odwołuję do tego, co tak troszeczkę tchnie jakąś paranauką albo czymś do obecności, bo to też tłumaczę też studentom, że to bardzo ważne, ta nasza komunikacja powinna się zacząć od takiego pełnego zrozumienia, że jesteśmy tu i że to, co robimy, to jest bardzo ważna część i wtedy się odbywa bardzo szczególny rodzaj skupienia, dlatego że bardzo często my tak powierzchownie przelatujemy przez różne rzeczy.
faktem jest, że w wielu wypadkach jesteśmy przebodźcowani i to mogę z całkowitym spokojem stwierdzić, że tak. Festiwal Audio Art jest przebodźcowany. Wiesz co, ja myślę, trochę jest, a trochę nie jest, bo wczoraj próbowałem zrobić jakąkolwiek relację i w zasadzie te koncerty, które miały miejsce wczoraj, to jest 22, 3 listopada, kiedy nagrywamy tą rozmowę dzień później, zamieszałem. Koncerty odbywały się w całkowitej ciemności, część z tych koncertów w ogóle można byłoby powiedzieć, że miały taki charakter no, właściwie prezentacji. Były nawet dla mnie, który jest jakoś oswojony z tą muzyką, trudno jest mi zdefiniować, czym były wystąpienia czy prezentacje Izy Dłużyk na przykład, prawda? Więc to też była fantastyczna atmosfera, że było to w zupełnej ciemności, że jakoś nie wydaje mi się, żeby to było wadą i żeby to nie sprzyjało skupieniu, więc chyba raczej nie są przebodźcowane, a to co mówisz, że on jest taki mały, undergroundowy, to chyba jest ogromną, chciałbyś, żeby to było większe na przykład? Nie wiem, w sensie, co by się musiało stać w takim razie, że, no nie wiem. Nie, to bardziej chodzi o to takie usytuowanie i taki spokój, który utrzymujemy wobec tego, co się dzieje wokół, o tak bym powiedział. Oczywiście mógłbym się odnosić do polityki, to pamiętam, że dawniej często ten temat się pojawiał, jak my funkcjonujemy, zwłaszcza jak jechaliśmy, nie wiem, z Krzysiem Knitlem, Rysiem Szeremetą do Lincoln Center i tam były wywiady z nami i były trzy różne odpowiedzi od nas. Rysiek Szeremeta, który był dyrektorem studia eksperymentalnego kierownikiem studia eksperymentalnego przez 10 lat, on to opisywał z perspektywy instytucji publicznej, jaką jest radio i tego, co tam się wydarzyło w stanie wojennym. Tak. Krzysiek Knitel też nawiązywał do stanu wojennego, mówiąc, że on, jak się zaczął stan wojenny, to zeszliśmy w underground i jego koncerty odbywały się w kościołach i tylko taka była możliwość. A ja wtedy powiedziałem, że ja właściwie robię to samo. Że ja tak z perspektywy działania undergroundowego, czyli niezależnego, to, że tam na wierzchu, powyżej tego undergroundu, są jakieś radykalne zmiany, nie ma dla ciebie znaczenia. Tak, nie ma znaczenia, bo ja już i tak uciekłem po prostu. Super. Rozumiecie państwo? Czyli my już jesteśmy gdzieś tutaj poniżej tej warstwy. Czasami to podnoszę i podwyższam do góry i tłumaczę, że my, zwłaszcza artyści niezależni, jesteśmy taką nomadyczną przestrzenią ekstraterytorialnego państwa, które nie ma w zasadzie granic. Tak. I często jak my lądujemy gdzieś właśnie w takich obiegach niezależnych, no to czujemy się jak w domu, bo tam mniej więcej podobna jest zależność od systemów, od polityki, że z jednej strony się wymykają. Oczywiście są takie miejsca, gdzie wręcz jest ucieczka od czegoś, prawda? Czyli pamiętam, bo to tak będę skakał specjalnie, jak przez te paręnaście lat byłem szefem Międzynarodowej Konfederacji Muzyki Elektronicznej i zapraszałem jak najwięcej krajów do tej organizacji. W pewnym momencie z Idinem i Aydinem i Martyną Kosecką, małżeństwem polsko-irańskim, się dogadaliśmy i oni w Teheranie założyli Spektro, czyli Stowarzyszenie Muzyki Współczesnej z bardzo mocnym profilem na muzyce elektroakustycznej. Oni się stali członkiem tej międzynarodowej organizacji. No a w tej chwili mieszkają w Oslo, bo tam już nie byli w stanie dłużej mieszkać. Ale dalej stamtąd płyną utwory, wiecie. Także to jest taki... Tak. To jest tak jak ten rząd na uchodźstwie. Oni tam dalej są i ja się bardzo cieszę. No powiem nawet w tym momencie, tak jak już mamy te odnośniki polityczne, to utrzymuję, ja już w tej chwili jestem sekretarzem, ale utrzymujemy Rosję, Czajkowski konserwatory jako członka, chociaż też były głosy, żeby im podziękować za współpracę, ale to jest troszeczkę tak, że to jest, no mamy Chiny, prawda, mamy Rosję, mamy członków z państw, którym daleko do demokracji, które są rządy autorytarne, ale też zupełnie inaczej w Chinach, zupełnie inaczej w Rosji, ale również ta instytucja, która to reprezentuje, no też walczy o jakąś działalność, o jakieś resztki niezależności i w tym sensie nasza misja jest jednak
utrzymanie kontaktu z nimi. No tak jak muzyka Centrum, która też powstała w latach, w połowie lat 80. Tak no 77. Tak jak myśmy, na przykład twój zespół po 4 latach był stan wojenny i zeszliśmy wtedy do podziemia. Ale nie, to było ciekawe, bo mnie się po 4 latach udało zarejestrować to stowarzyszenie, no i po paru miesiącach był stan wojenny. Także byliśmy przez 4 lata niezależni i dalej zostaliśmy niezależni. No bo w 84 roku wyszliśmy na wierzch. Więc to są takie, znowu jak tak się przypatrzymy temu uważnie, no to też to była dość ostra jazda w tamtych czasach, prawda? To się w jakiś sposób powtarza, chociaż zupełnie inaczej. I to no mam tego świadomość, że to zawirowanie obecne na świecie jest chociażby z tego powodu, że ja czuję, że jesteśmy gdzieś w stanie wojny, a tej wojny po drugiej wojnie jednak ona nas, jako pokolenia urodzonego później, nie dotyczyła. Także w momencie, kiedy Rosja zaatakowała i weszła w Ukrainę, no to ja jeden dzień miałem łzy w oczach i sobie nie mogłem z tym poradzić, bo miałem poczucie tego, że coś się załamało. W moim życiu, moje życie, to wszystko nagle traciło sens. Mimo, że nie mieliśmy tego zagrożenia, które mieli nasi przyjaciele w Kijowie, prawda, że zaczęły bomby spadać, ale myśmy to widzieli, to się działo na naszych oczach i, no i potem cała jazda, migracja i tak dalej. No to odczuliśmy to bardzo mocno i wiadomo, że w tej części świata my żyjemy w tym zagrożeniu. I powiem Państwu, że czasami naprawdę wielokrotnie podziwiam moich znajomych, którzy na wschodzie, w Ukrainie, którzy ustabilizowali sobie to. Oni to utrzymują. Oni nie popadają ani w martyrologiczne nastroje, tak, prawda? Mam w ogóle graficzkę, wiesz, bociona graficzka w ogóle. Jeżeli ja odbiorę od mojego technika, tak. No, Mateuszu? Tak jest. Tak jest festiwal cały czas, więc Marek zaraz... W tej chwili jest przerwa, dwugodzinna, tak jest. I dlatego... A ja nic nie będę ciął z tego, więc... tak będzie lepiej. Tak wygląda pan dyrektor festiwalu. W pracy. To sorry, że tego nie zrobiłem, ale no bo to na stronie tam jest tam napisane, o czym się gdzieś tam też pisałem. Mam jakimś liście i potem mi już to umyka, bo tutaj taksówka dla Kuby Janickiego i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili robię wywiad jakiś... Ważny, nie jakiś. No. Nie, tam jest zamknięte, tam nikt nie wchodzi. Dzięki, na razie, cześć. No właśnie tak to wygląda, że jeszcze w trakcie, super w ogóle, że to jest w ogóle też niesamowite, że ten festiwal jest taki, że no po prostu masz dla wszystkich czas, no nie? Kurczę, niesamowite to jest. No tak, to czasami sobie tak porównujemy całe zaplecze festiwalowe. Takie zaopiekowani wszyscy. My mamy niewielką grupę 4 osób i w zasadzie radzimy sobie z tym. Osoby, które prowadzą duże festiwale, czasami też nie mogą tego zrozumieć albo nie mogą wierzyć, że tak można. A niektórzy wręcz, którzy mają jakieś molochy, to nawet im to czasami nie pomaga. Czyli oni też wolaliby tak działać w takim mniejszym teamie, zespole. No to jest trudna sprawa w ogóle. Bo wtedy, jeżeli wchodzisz w zależność od instytucji, jeżeli robisz to w imieniu jakiejś instytucji, tu też jest podobnie, ale głównym organizatorem jest Muzyka Centrum, którą ja w dalszym ciągu prowadzę. Prowadzisz. I ten główne wydarzenie Muzyki Centrum to jest Festiwal Audio Art. Z drugiej strony utrzymuje usilnie od dłuższego czasu współpracę z moją macierzystą uczelnią, czyli akademią, chociażby poprzez konferencję Audio Art. Sesja Audio Art odbyła się w większości w studio i to jest ten wkład, prawda? Tak. I jesteśmy w tej chwili w studio, prawda? Jesteśmy. Czyli ta część naukowa jest tutaj. W przyszłym roku troszeczkę się może zmienić, dlatego że otwieramy Krakowskie Centrum Muzyki i my też w umowie z miastem mamy taką deklarację, że tam część festiwalu zostanie tam pokazana. Także będzie otwarte nowe miejsce i to też miło. Także w tym sensie no, jesteśmy w dość dobrych warunkach. Chociaż no właśnie ja dawno już temu zaprzestałem starania o miejsce dla muzyki centrum fizyczne. My jesteśmy latającym Holendrem i uważam, że tak jest ciekawie. No, dużo młodszy od nas zespół Spółdzielnia Muzyczna ma w tej chwili miejsce na Wesołej, tak. Ale to jest też wyzwanie dla nich, bo to nie jest Afriko.
No domyślam się. No, więc trzeba tam coś robić. Tak, no trzeba mieć kasę, żeby to utrzymać, bo trzeba płacić za oni zamówienie. Rzeczywiście są bardzo skupieni na pracy, bo ja wczoraj rozmawiałem z Kubą i on mówi, nie, już idę do domu, od jutra rano zaczynam. To jest super budujące, bo często się wydaje, że artyści to w zasadzie wchodzą na scenę i pachną, schodzą i to wszystko, a to jest rzeczywiście ciężka praca. Spółdzielnia muzyczna jest wyjątkowym takim zjawiskiem na mapie w ogóle muzycznej Polski i to też jest bardzo budujące, że to jest kolejna taka generacja, która no, zachowuje pewne kontinuum i to właśnie jest za twoją sprawą głównie, że to wszystko ma pewne kontinuum, bo jak tak przebiegnę sobie myślami od lat 80., kiedy ja zacząłem słuchać muzyki, no to prawda, Pociąg Towarowy, czyli twoja grupa z Piotrem Bikontem i z Krzysztofem Knitlem, później na przykład z Zenialem, Dizzy Kinetics, no to też niesamowite. Ludzie, z którymi rozmawiam w Warszawie, typu na przykład Anna Jędrzejewska, Robert Piotrowicz, bardzo mile się o tobie wypowiadają. Jesteś, twoje kompozycje... Jeszcze się nie naraziłem. Nie wydaje mi się, że się narazisz. Raczej, wiesz, jesteś punktem odniesienia, bo pytałem się o kim, jak taki robiłem rozeznanie o Filuni Bloku, z kim mógłbym porozmawiać i kto jest takim punktem odniesienia, no to właściwie zawsze padało twoje nazwisko i w ogóle nie ma dyskusji, że to tak trzeba. Tak samo jest, myślę, że wszyscy o tym powinniście wiedzieć ze Zbigniewem Karkowskim, który wcale nie był taki kochany kiedyś przez polskie festiwale, jak był po śmierci, a tutaj był za sprawą Marka. No to nawet, bo to akurat Zbyszek, jak państwo wiecie, wyjechał do Szwecji i on był emigrantem. Ale byście studiowali razem? Nie. On studiował razem z Mariuszem Pędziałkiem z Muzyki Centrum na przykład. Okay. Byli w jednej liceum muzycznym razem, więc tutaj było troszeczkę. On jest młodszy, on był młodszy ode mnie. Więc, no ale potem jak osiadł w Japonii, no to też. Ale pamiętam, jak pierwszy raz występował na festiwalu, ja go pytałem o to, jakie miasto wpisać, bo ja zwykle wpisuję miasto, nie państwo, tylko miasto. I on mówi, no nie wiem, no ja mówię, no Tokio, on mówi, nie, no możesz pisać São Paulo, możesz pisać, bo akurat tam miał rezydencję, więc on był właśnie też takim nomadem w tej swojej deklaracji, że on jest cały czas w podróży, on cały czas jest w ruchu, że on nie ma tak naprawdę jednego miejsca. Mimo, że my wiedzieliśmy, że jednak większość części w roku spędzał w Japonii. To była jego druga ojczyzna, prawda? No tak, i to jest, to zależy od tej perspektywy, więc ten nasz rodak wyjeżdżający i poza Polskę troszeczkę inaczej funkcjonuje niż obcokrajowiec przyjeżdżający, osiadający tutaj i pracujący, czy przyjeżdżający na jakąś dłuższą rezydencję. Ale analogia jest oczywista, bo albo jest to tak, że wynika to z jakiejś fascynacji inną kulturą, prawda, innym miejscem. Bardzo często jest to bardzo piękne i przyziemne, że ta osoba spotyka drugą osobę swojego życia i tam osiada i błyskawicznie się uczy tego języka. Tak. On umiał po japońsku? Tak, oczywiście, że tak. Pamiętam taki moment, jak właśnie Uto Yukari przyjechała tutaj z Brzega, kiedy był w Krakowie, także od razu błyskawicznie nawiązali kontakt, zaczęli rozmawiać ze sobą. Także to są takie bardzo, bardzo ciekawe momenty, jak osoby powiązane z innymi kulturami nagle się spotykają jeszcze w trzecim albo czwartym kraju, prawda? Pamiętam, jak Nicholas Collins był o matko. Tak, ja był tutaj i ja rozmawiałem z gdzieś w połowie lat 90. pod koniec chyba, nie? Tak, on jeszcze występował ze swoim Propeller z trombonem. On występował właśnie w tej serii Audio Art, czyli jeszcze przed festiwalem w Goethe Instytucie, albo już w Goethe. To możliwe, bo mnie się troszeczkę tam zaciera, ją te lata, przełom lat 80, 90. No to pamiętam, że on się dziwił, że my z Czechami mówimy po angielsku. On mówi, well, the same language. No i wtedy oczywiście ja mu tłumaczyłem, że w żadnym wypadku, że akurat tu bardzo trzeba uważać, bo są pułapki językowe w tych dwóch językach i to są takie słynne, prawda, kawały na temat szukania, słowo szukać, co znaczy po czesku. Po czesku, tak. No i to troszeczkę jest podobnie, jak jestem w Słowenii,
to my się dogadujemy, rozumiemy te języki, ale potem trzeba bardzo uważać, bo można się pomylić diametralnie. Czyli no tak, sobie być na opak zrozumiałym. A to utrą, znaczy wczoraj, prawda, i tak dalej. Więc to, to jest mnóstwo tych takich pułapek w tej części świata językowych. No i, żeby tego uniknąć. Więc to jest zresztą osobna sprawa polilingwistyczna i tej komunikacji. Także. No to się zresztą bardzo ciekawie w tej chwili dzieje z właściwym użyciem algorytmów sztucznej inteligencji, bo z jednej strony mamy duże przyspieszenie, z drugiej strony stajemy w obliczu takiego troszeczkę rozpadu identyfikacji, tak, i nie wiemy, czy się bać, czy się cieszyć, bo pierwsza reakcja jest taka, że to niesamowite w ogóle, co możemy, prawda? Ale potem dość szybko przychodzi refleksja, że rzeczywiście to się dzieje jakby poza nami, prawda? Że my tracimy w ten sposób kontrolę. No i ta wizja taka robotyczno, deepfake'owa, apokaliptyczna, no ma oczywiście uzasadnienie. I to wystarczy parę kanałów filozoficznych otworzyć, żeby posłuchać Andrzeja Dragana czy też innych. No i wtedy jest o czym mówić, bo tak jak u Chomskiego ten chat GPT jest i używanie algorytmów do tworzenia sztuki, no to dla niego jest to mega plagiat. No i mega plagiat, tak, bo dlaczego? Bo jak Państwo wiecie, to jest generowane na podstawie tego, co ludzkość wymyśliła, czyli to, co twórcy wymyślili, no to jest przetwarzane. No ale ktoś te prompty pisze, wiesz, no to już jest, ktoś te prompty pisze, to... No tak, ktoś... on pisze te prompty i on znika jako autor, prawda, czyli ten to miksuje, wytwarza z tego coś nowego, ale na podstawie tych wcześniejszych materiałów, więc teraz oczywiście tak, ja raczej mam spokój z tym. No właśnie. Ja to stabilizuję i ja twierdzę, że tak zawsze było, tak. Że zawsze twórcy byli inspirowani przez dzieła innych twórców. W związku z tym to oczywiście niepokojące jest przede wszystkim szybkość tego. Niepokojące jest również ta anonimowość, czyli mimo, że mamy tam to Suno się pojawia, czy chat GPT, czy OpenAI, pojawiają się określone instytucje albo określone programy, określone algorytmy, które to generują, to one w wielkości przypadków nas jednak nie uspokajają. One raczej dają poczucie niejasności, niepewności. No tak jak każde wkraczanie w przestrzeń intymną, jak zagarnianie, zawłaszczanie dóbr intelektualnych, zawłaszczanie wizerunku, przenoszenie go, klonowanie, jest związane bardzo mocno z aspektem etycznym. To jest oczywiste. No i, ale czasami warto to pooddzielać, żeby sobie uświadomić, że technologia ma nam pomagać, ma nam służyć i my dalej powinniśmy o tym decydować. No i tutaj zaczyna się ten delikatny taki problem, że mamy wrażenie, że już tracimy kontrolę, prawda? Ile razy z tobą nie rozmawiam, to ja widzę taki i słyszę w tobie taki pozytywny vibe dotyczący tej nowej technologii, no bo na przykład te płyty, które robisz w tym audiomacie, że w ogóle udostępniasz to nagrania jeszcze przed tym, jak festiwal się zakończy, już są płyty na przykład z tegorocznego audioartu, mimo że festiwal jeszcze trwa, te takie twoje dosyć swobodne podejście liberalne do praw autorskich, no Creative Commons. To Creative Commons, prawda? Ale no tak czy owak, no to gdzieś tam na końcu, nawet gdyby ktoś chciał się co do tego wzbogacić, to myślę, że to roszczenie dotyczące Creative Commons i to zapewnienie, że to Creative Commons jest jednak za darmo, byłoby bardzo trudne później do wyegzekwowania. Mm-hmm. Więc jednak ta myśl, że to jest bardzo takie bezinteresowne, jest bardzo ujmująca w tym, co robisz. Biorąc też pod uwagę, przepraszam, że to mówię, twoją metrykę, czy też naszą metrykę, no bo to raczej bym usłyszał od jakichś 20-letnich małolatów, ale jak ty sobie radzisz ze sztuczną inteligencją? Już zaprzągnąłeś ją do festiwalu. Miesiąc temu była konferencja RESET, która między innymi dotyczyła sztucznej inteligencji. Ja to tak opisałem, że dotyczy takiego podwójnego kolapsu pre- i post-human, żebyśmy sobie wyobrazili, że kiedyś Ziemia była jeszcze nie była zaludniona. No i mamy tą wizję apokalipsy i tego, że nagle z różnych powodów, nie tylko z powodu jakiejś decyzji szaleńca, ale że ona nagle zginie, bo rzeczywiście wyczerpaliśmy ją, po prostu jej zasoby naturalne i ją zanieczyściliśmy ponad miarę, więc dlatego ona jest rzeczywiście, jest częścią takiej wizji.
No i żebyśmy sobie to wyobrazili, jak ją przynajmniej na chwilę uwalniamy od tych dwóch punktów, czyli tego środka, w której jest ludzkość, nie ma. I teraz czy rzeczywiście o to chodzi? Mi się wydaje, że nie, dlatego że jednak ludzie ją uporządkowali też, bo tutaj padnie słowo ujarzmili, albo wyzyskali, prawda? To jest tak, że te terminy ludzie zapanowali nad pewnymi energiami, prawda? Je przekierunkowali, równocześnie dewastując. Także to jest taki bardzo poważny dylemat moralny. Powiem nawet tak ostro, i Hitler, i Pinochet za początków swojego rządu dokonali różnych też pozytywnych rzeczy, ale potem zmienili swoje decyzje na decyzje najgorsze z możliwych i w tym momencie to, co zrobili wcześniej, zostało całkowicie unicestwione, zlikwidowane, więc w związku z tym nie mówimy o tym. Tak. I mnie to jest ciekawy taki aspekt, że bardzo często ta zmiana początkowo niesie nadzieję, a potem ta nadzieja znika i zamienia się w jakiś horror, prawda? No też trochę się komercjalizuje, tak jak w przypadku kultury, prawda? Że też te urządzenia, bo powiedziałeś na przykład o Nicolasie Collinsie, to też jest taki, sprawdź sobie Nicolasa Collinsa. Jest dwóch zresztą, jest jeden z Nowego Jorku, tak. A drugi jest Sussex w Anglii. Tak, ale warto sobie sprawdzić, bo to też jest taki kompozytor, który, co prawda jego podstawowym instrumentem jest ten puzon, ale też robi dużo takich rzeczy elektroakustycznych, gdzie na przykład ci wszyscy wykonawcy, z czym mi się w ogóle kojarzy audio art? Audio art mi się w ogóle kojarzy, jak ja w latach 80. już odkrywałem taką trochę inną muzykę niż muzyka, nazwijmy to nawet postpunkowa. Mm-hmm. Byłem na przykład na Marchewce i tak dalej, to ten audio art mi się kojarzył z czymś takim, co nie jest tak nudny jak warszawska jesień i jest szalenie ciekawe z punktu widzenia tego, że są właśnie nowe instrumenty, nowe technologie. Bardzo mi się to kojarzyło z takim kanadyjskim pismem, które ojciec mi przysyłał, bo mieszkał za oceanem, Music Works, kanadyjskie bardzo dobre pismo. No i to jest takie, właściwie jakbym miał nazwać to jednym zdaniem, audio art, to jest taki festiwal ludzi ciekawych wszystkiego, parafrazując taki tytuł z programu Drugiego Polskiego Radia. Więc jeśli nawet będziecie z tej naszej rozmowy wnioskowali, że to jest coś szalenie głębokiego, jest też, to jest też to przystępne. Byliśmy nawet dzisiaj świadkami bardzo różnych prezentacji artystycznych Wojtka Błażejczyka z Warszawy i Kuby Janickiego z Bydgoszczy, które były bardzo różne, jeśli chodzi o sam taki vibe, jeśli chodzi o sam sposób takiej prezentacji, ale to też jest fantastyczne, jak znajduje się to wszystko i potrafi pomieścić na tym jednym festiwalu, więc słuchaj, nie chcę cię zabierać więcej czasu, was po prostu zapraszam na koncerty. Za chwileczkę, bo patrzę na zegar, jest godzina 15:45, za 45 minut mamy następny wykład młodego artysty z Warszawy, on mieszka w Łodzi, Julian Paprocki, który gra na kontrabasowej wersji klarnetu i ten instrument opanował w niezwykły sposób. Dlatego przyjeżdża z utworami już dla niego pisanymi. Super, więc to jest. Czy to tam, takie drony? Jest tam Wojtka Błażejczyka nawet. Fajnie. Drone music miało być w przypadku Aleksandry Panasik, która się rozchorowała, nie przyjechała. Na jej miejsce w tym kalendarzu wskoczył Kuba Janicki i to jest drugi koncert. Miał przed chwilą właśnie ten wykład. Także one, wykład zarówno Kuby, jak i Juliana jest intro, jest wstępem do tego, co będzie wieczorem na koncercie. O 12 mieliśmy Wojtka, który był post. On był po jego koncercie wczorajszym. I on jeszcze o innych rzeczach mówił o swoich orkiestrowych utworach. I to jest taka zasada, której ja się trzymam, że to jest raz w tą stronę. Tak. Między innymi dlatego, że ja zahaczam te wykłady o swoje zajęcia, po to, żeby studenci moi byli z tych zajęć. Natomiast już jest trudniej w sobotę i niedzielę, prawda? Więc dzisiaj jeszcze jest Julian Paprocki do wpół do 5:00. Zapraszam Państwa serdecznie. I jutro jest już tylko jeden wykład. Jest Hugo Moralesa z meksykańskiego Aguia, z meksykańskiego kompozytora, który napisał utwór dla Gośki Sporting.
bo jutro mamy znowu dwa koncerty, tym razem więcej koncertów warszawskich w Akademii, tutaj w Krakowie, a na koniec będzie mikroorkiestra z Wrocławia. I ten program Gosi i Sporgi to są nowe utwory specjalnie dla niej pisane. Przyjeżdża dwóch kompozytorów z nią i oni fajnie będą te realizacje warstwy elektronicznej na żywo tworzyć. Także super ciekawy ten program Gosi. I pomiędzy tym około godziny 19 będzie jeszcze Józef Maria Balanias, odjazdowy zupełnie zwariowany pianista z Barcelony. Wczoraj go poznałem, tak. No i zupełnie nie odjazdowy, ale taki nieprawdopodobnie energetyczny Reinhold Friedl. Tak. No, tak. Jest no takim nawiązaniem do Xenakisa, do Karkowskiego, do siebie, do Szalonka, do w ogóle całej takiej tradycji dwudziestowiecznej muzyki inside piano. Tak, i to super, bo właśnie zaczynamy od tego, do godziny 18 mamy drugi projekt koncertowy Reinholda. Jest potrójnie obecny w tym festiwalu. My się znamy od bardzo dawna. Jakoś tak w Bydgoszczy, jak na festiwalu Mózg byliśmy, tak sobie gadamy, nagle stwierdzamy, że on nigdy nie grał na festiwalu Audi Art. No i stąd jest potrójny w tej chwili. To jest taki pomysł, żeby on tu bardzo mocno zaistniał. On powinien, bo też pojawił się na wiosnę, nie na wiosnę, latem pojawił się, gdzie spółdzielnia muzyczna wykonała jego utwór. No tak, byłem na tym koncercie. Random Music for Dilettants. Słuchajcie, nawet jeśli... Pędzimy dalej. Nawet jeśli by się wam nie udało dzisiaj dotrzeć, czy jutro na festiwal Audio Art, to te festiwale są wszystkie nieprzerwane, streamowane. Są nadal udostępniane. One są offline'owymi wydarzeniami, ale są rejestrowane i streamowane. Super. Tak na marginesie mogę zapytać siebie dlaczego, a odpowiedź jest taka, że my pierwszy festiwal streamowaliśmy 24 lata temu. Wow. W roku 2000 już był pierwszy streaming audio poprzez telefon komórkowy, bo to wiecie, jeszcze wtedy taka była technologia, był modem. Nie telefon komórkowy, przez modem. Telefon stacjonarny. Oczywiście tak się łączyliśmy najpierw. I potem już za każdym razem, jak była nowsza technologia, to się na nią przełączaliśmy. Także to też ta technologia w różnych formach ona się pojawia. No i sprawdziła się w pandemii, prawda? Tak, że przez to festiwal mógł mieć miejsce. Jak kończymy tym nawiązaniem do pandemii, no to pamiętam, że jak koncerty nagle się zaczęły odbywać tylko w sieci, no to wtedy ktoś mówi, ale zaraz, przecież Połoniecki 10 lat temu robił te koncerty bez publiczności, więc to właściwie ta forma teraz nagle wchodzi w powszechny użytek, prawda? No troszeczkę tak było. Ale... Żyjemy w najlepszych czasach dla muzyki. Nic, tylko słuchajcie i korzystajcie z tego. Brać. Dzięki wielkie, Marek Połoniecki, Muzyka Centrum Audio Art. Zapraszam serdecznie. Dzięki.